Nie podpuszczam cię. Jeszcze na kolejne. Tak, tak. Przepraszam, podpuszczam pan jeszcze do mojej wnuczki, która tutaj jest miłośniczką pana. Proszę, przepraszam. Dla Melanii. Dobra, zaczynamy. Panie Tomaszu, ile razy pan czytał Akademii Pana Drzewa i ile razy pan oglądał tą pierwszą ekranizację, chyba że pan jej w ogóle nie oglądał? Nie oglądałem, oczywiście, że oglądałem. Do dzisiaj mam taki jako żywy ten pamięć tego dreszczu, jak wilkołaki szły. I pamiętam, jak z bratem się baliśmy. Ja jestem najstarszy, brat młodszy, więc razem się baliśmy, ale być może ja go bardziej przytulałem, bo był młodszy. Więc oczywiście pamiętam. Akademię też czytałem, a potem czytałem razem z moimi dziećmi, no bo to jest ten moment, w którym po prostu przepięknie jest taki moment w życiu każdego dziecka, gdzie Akademia Pana Kleksa jest najlepszą bajką, jaka jest możliwa. I także oczywiście wielokrotnie czytałem. I jak się pan do tej roli przygotowywał i jak sobie pan wyobrażał tego pana Kleksa? I czy wypełnił pan swoje zadanie? Czy ten pan Kleks jest taki, jakiego pan chciał stworzyć, czy czegoś w nim zabrakło? Wie pani co, ciężko mi odpowiadać na tak postawione pytanie, ponieważ ono powinno być skierowane do właściciela tej historii, do tego, kto mnie zaprosił do pracy. Mówię tutaj o reżyserze, bo to, co teraz oglądamy, jest absolutnym autonomicznym dziełem Maćka. Właśnie. I ja za każdym razem mam to samo, tak zostałem wychowany w szkole po prostu. No, ktoś mnie zaprasza do współpracy, daje mi wyzwanie. Ja po prostu muszę zrealizować wszystko, jakby każdy zamysł i zamiar reżysera w związku z tym na planie. Jak patrzyłem na tą cudowną scenografię, jak zakładałem kostium, który po prostu był dopieszczony do każdego możliwego szczególiku, detalu, do każdego guzika. I mam w ręku tekst i jest reżyser, który mówi, po prostu realizujemy scenę i na koniec mówi, że jest zadowolony. No to wie pani, zrobiłem wszystko według tych dyrektyw, jakie zostały. Czuję, że raczej nie powinienem mieć tego poczucia po prostu, że mogłem coś więcej, lepiej i tak dalej. To co było najtrudniejsze i co najprzyjemniejsze? Trudna była całość, w ogóle od samego początku. Pierwsze bardzo duże wyzwanie. Pamiętam ten stres, jak spotkałem Piotra Franceskiego. Jak sobie też człowiek uświadomi, że jest to przez wiele, wiele miesięcy wielka praca, wielka robota. W wyniku której po prostu my zmieniamy miejsca w Polsce, przekraczamy też granice. Utrzymywanie tej presji za każdym razem, jak ktoś po prostu o Jezus, robicie Kleksa, super, o, myślę, że Piotr Franceski jest tylko jeden i tak dalej. Więc oczywiście mamy do czynienia z szeregiem jakby przeróżnych trudności, no ale taka jest też część tej pracy, część zawodu. A to, co było fantastyczne, no to współpraca z dziećmi. No, fantastyczne grupa dzieciaków. I też zawsze jest najbliżej do dzieci i jakoś tak ludzie z mojego najbliższego kręgu mówią, że zawsze się podkładam i te dzieci finalnie po prostu skaczą mi po głowie i ja w sumie jestem szczęśliwy. Więc taka wielomiesięczna przygoda z grupą kilkunastu młodych ludzi, którzy się zmieniają z miesiąca na miesiąc, bo są nastolatkami, to była fantastyczna szkoda. A bał się pan tej oceny tego pierwowzoru pana Kleksa i pana? No są jednak dwie zupełnie różne postaci, ta sama, ale zupełnie inaczej zagrana. Tak, oczywiście, że tak jest, no, zakładam w większości razów, to nie ma sensu. Chyba gdybyśmy próbowali stworzyć jeden do jednego film z 83, byłoby to nieznośne po prostu. To byłyby sceny, które byłyby dzisiaj nieakceptowalne. I też jakby, może nie jest to problemem, ale zauważyłem, to jest takie moje przemyślenie, zauważyłem taką historię, że ludzie otrzymują, zwłaszcza z mojego pokolenia, otrzymują pewne wspomnienie filmu. Bo ja pamiętam, że pamiętam, że w drugiej klasie podstawówki, może w pierwszej, nie wiem czy później oglądałem Akademię Pana Kleksa, to oglądałem kolejne części. I pamiętam, że jak wychodziły te następne, to już byłem starszy, już troszeczkę nie byłem zaangażowany w tą historię. Więc przez parę dekad otrzymuje się jakieś wyobrażenie, wspomnienie. No i teraz jak to rosną pewnie oczekiwania. Powiedział pan, że to jest duża produkcja, ale rozumiem, że pewne różne takie sytuacje i zabawne, i może bardziej trudne były. Jakąś pan nam opowie, tak, która utkwiła, że nie było takiej... Nie, no to cała masa na przykład chronimy wizerunek Kleksa. Ja wychodziłem przez prawie rok w takiej austro-węgierskiej brodzie. Więc tam
dramat polegał na tym, że na przykład jak kręciliśmy w zamku w Gołuchowie, to sytuacja była taka, że ja nie mogę się swobodnie przejść, no bo będą chcieli zdjęcia ci robić, więc musimy ciebie zawieźć. Kiedy już wchodziłem na zamek, okazywało się, że na zamku jest zakaz picia i jedzenia, a równocześnie operator powiedział, słuchaj, mam tutaj dym i on tworzy tą magiczną atmosferę do zdjęć, w związku z tym nie wolno otworzyć żadnego okna. Z trzeciej strony usłyszałem, że nie ma jednego klimatyzatora, bo to jest zabytek i to będzie przeszkadzać. No i finalnie pierwsze 3 dni ja już protestowałem, bo ludzie, coś musimy zrobić, no ja muszę jakkolwiek, no było tak, że byłem w tym zamku zamknięty bez możliwości właśnie zjedzenia, popicia, bez możliwości wywietrzenia pomieszczenia, więc tam, no i to był lipiec, więc było naprawdę gorąco. Więc mieliśmy takie techniczne trudności, no ale jest osobna zabawa, jak sobie z tym poradzić. Jezu, ciężko mi teraz określić, no w Bułgarii kręciliśmy Nowy Jork. Było to przepiękne miejsce, w życiu nie byłem w podobnym. Okazuje się, że w Sofii można być i w Londynie, i w Rzymie, i w dżungli. To jest gigantyczny środek filmowy, sektorami to jest podzielone, w zasadzie tam jest cały świat. Przedziwne rzeczy widziałem. A czy mówisz, że ta grupa dzieci nastolatków pana czymś zaskoczyła na planie? Raczej nie, dlatego że mój syn był dokładnie w wieku tych dzieciaków, więc ja byłem zorientowany jakby w prądach, w języku. Oczywiście no, nie czuję się jakimś super młodzieżowcem i zawsze będę dla nich boomerem i jakimś takim trochę wujkiem sucharem. Ale też jakby no, mam połączenie w postaci 2 młodych ludzi w moim domu. Więc pamiętam pierwszego dnia zdjęciowego, to był taki test, jak pan myśli, jaką pan ma esse, na ile procent. Ja mówię, no to na 100. Mówię, no to ma pan dobrą esse, jeżeli pan wie, co to jest. Nie? I w ten sposób się zaczęła współpraca. Potem bardzo szybko mnie określili, że jestem pana kota. Ja wydałem oficjalny jakby taki akcent, że jest to przepiękny pseudonim artystyczny. Do końca filmu już byłem pana kota. No nie było łatwo, bo to są młodzi, ambitni ludzie, ale jak mówiłem wcześniej, ja się też podkładam. Dlaczego poza słownictwem takim nowym się pan od nich nauczył? Nie, chyba niczego się nie nauczyłem, bo ja się najbardziej uczę od swoich dzieci, więc... A poza tym też była grupa jakby w pewnym sensie obcych sobie osób ściągniętych z całej Polski, więc oni w tym czasie też się jakby zapoznawali, integrowali. Ciężko mi tak teraz wyciągnąć, czego się od nich nauczyłem. Kurczę, no, przypomniałem sobie pasję, nie? Przypomniałem sobie jakiś taki żar w sercach i to ich zaangażowanie. Czasami to było imponujące. Nie? Czasami były takie rzeczy pozafilmowe trochę, nie? Typu no, kręcimy finał pierwszej części i Tosia gra bardzo przejmująco. Mówi, pozwólcie nam być dziećmi, pozwólcie bawić się chmurami. I nagle ukraińska część naszej obsady zaczyna płakać na przykład. No bo to jakoś tak się skojarzyło, wtedy było coś na froncie, jakiś ostry moment. Więc to też były takie bardzo wzruszające momenty, które gdzieś tak no, nas przesuwały. Takie magiczne momenty też się zdarzały. Jak trafiłeś na plan pana Kleksa? To jest ciekawa historia, bo dowiedziałem się o tym castingu, wrócę jeszcze na chwilę do przeszłości, gram w 2 teatrach. I z jednego z tych właśnie teatrów dostałem informację, że jest jakby casting do Akademii Pana Kleksa i uznałem, że jeszcze nie jestem na wystarczającym poziomie, żeby jakby kandydować do dostania się do tak wielkiej produkcji, więc odrzuciłem jakby propozycję w ogóle próby uczestniczenia w castingu. I potem nagle jedna z dorosłych aktorek z drugiego teatru pisze do mnie, że mam się zgłosić. Ja mam takie, że ciekawe, ale dobrze, już się zgłoszę. I przechodziłem tak dość szybko z castingu na casting i udało mi się dostać do głównego filmu. No właśnie, rola Alberta to była specjalnie dla ciebie, tylko czy po castingu powiedzieli, aha, ten chłopak będzie dobrym Albertem. Ta rola chyba wydaje mi się, że wygrałem ją poprzez casting, że tak jak pani mówi, że po prostu uznali, szukali kogoś pod Alberta, a nie rolę pode mnie. Tak mi się wydaje. No właśnie, rola Alberta jest specyficzna. Gdy właśnie w filmie, nie wiem jak tam było na planie, że wciąż nie inaczej, ale tam w ogóle się nie uśmiechasz, jesteś taki posągowy. Zresztą ten Albert pierwotny, no taki był, bo to nie był człowiek. Mhm. No tak, tak, moja postać właśnie miała być taka, właśnie bardziej taka posągowa, mniej emocji. Starałem się to oddać, jeszcze, że mi się udało i no, musiałem bardziej się skupić właśnie na
musiałem po prostu być bardzo skupiony. Cały czas starałem się myśleć bardziej tak schematycznie niż po prostu emocjonalnie podczas grania tej postaci. Rozumiem, że to był twój pierwszy pobyt na takim dużym planie filmowym. Zgadza się, to był mój debiut. No właśnie, co cię zaskoczyło, co zdziwiło, co przeraziło, a co, nie wiem, może rozmówiło? Nie, bardzo dużo śmiesznych sytuacji, bo ja po prostu nie znałem totalnie pojęć. I potrafiło się pojawić pojęcie np. kran, czy takie bardziej stricte filmowe pojęcia, i miałem takie, o co chodzi, w ogóle po co kran, po co mam mycie ręce w tej scenie, skoro nie mam mycia rąk? Nie chodziło o mycie rąk, tylko no, kran to jest kamera jeżdżąca na takim wielkim czymś. W każdym razie po prostu miałem dużo takich sytuacji, gdzie ktoś musiał mi tłumaczyć, o co chodzi, bo ja po prostu totalnie nie miałem bladego pojęcia, jakby co się dzieje i jakby dlaczego coś jest nie tak, albo jest spóźnione, albo jak mam grać. Jak ci się na tym planie podobało? Chcesz wrócić do niego być może jako nastolatek, albo być może już jako dorosły aktor? Chciałem wrócić do niego jak najszybciej. Była to naprawdę świetna przygoda i no, nie mogłem sobie wymarzyć lepszego debiutu. A jak twoi rówieśnicy tą produkcję odbierają? Po premierze widowie. Wydaje mi się, że dobrze, bo ta produkcja ogólnie, przynajmniej moim zdaniem, jest trochę dla każdego. Każdy znajdzie w niej coś dla siebie, bo dzieciaki na pewno się zainteresują tymi efektami specjalnymi, CGI-em i wszystkim, a dorośli mogą znaleźć w niej coś głębszego. I liczę właśnie, że to też zależy od człowieka. Niektórzy nastolatkowie jeszcze bardziej nawiązują, jakby bardziej myślą jak dziecko, niektórzy bardziej jakby są dojrzalsi, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i to jest, myślę, główny cel tego filmu. Książę Wilkusów. To Wilkusy tam jednak są takim mocnym elementem tego filmu i w pamięć wpadają. Jak się dowiedziałeś, że będziesz tym księciem Wilkusów, to byłeś zadowolony? No to nie była postać pozytywna, chociaż nie do końca. Znaczy, ja byłem bardzo ciekawy tej postaci. Byłem w ogóle ciekawy na castingach, kim ta postać jest, no bo nie dostałem od razu na pierwszym castingu informacji, że to jest Książę Wilkusów, historia jest taka i taka. Po prostu nie mogłem takiej informacji dostać. Nawet scenariusz, fragment, który dostałem na casting, był pozmieniany imiona i zarys jakby sceny. Ale to jest, ja głównie myślałem o tej postaci jako o historii pana Kleksa, o roli Wilkusów w poprzedniej części, że to jest jednak potomek tego dziadka swojego, który zginął. Powiedz mi, ty pewnie czytałeś Akademię pana Kleksa. Ja rozumiem, że ci, którzy grali, to musieli pierwowzór czytać, czy niekoniecznie? Znaczy, chcąc nie chcąc, czytałem w szkole. Bo to jakby lektura dalej chyba jest obowiązkowa, o ile dobrze pamiętam. Jest obowiązkowa. Jak wtedy podszedłeś do tej książki i ją zapamiętałaś? Ona ci się podobała jako, nie wiem, uczniowi szkoły podstawowej, czy niekoniecznie? Ja wcześniej, zanim przeczytałem książkę, obejrzałem też film jako mały dzieciak i szczerze mówiąc nie pamiętam kompletnie, jakie były moje wrażenia z książki, bo to było już lata temu. Więc, ale film pamiętam. Pamiętam, że dalej budzi we mnie taką nutkę nostalgii. Trochę jak u właśnie starszych widzów, którzy byli jeszcze, mieli okazję być w kinie na oryginalnej Akademii. Więc coś w nim na pewno jest takiego, że nawet we mnie budzi jakiś sentyment. No właśnie, jaka jest ta Akademia pana Kleksa według ciebie? Jaki to jest film? Dla kogo? Czy spełnił oczekiwania widzów wasze jako aktorów? Oczekiwania widzów spełniło... Na pewno wielu spełniło, na pewno wielu nie spełniło, ale to jest taki film, że ciężko spełnić oczekiwania wszystkich na pewno. Mi się osobiście bardzo podobał, ale no, zdania są podzielone na pewno, ale to tak przy każdym filmie, chociaż ten budził na pewno skrajne emocje. Na pewno dużo osób gdzieś zarysowało sobie to, jak oni wymyślili sobie, jak ten film będzie wyglądał. Przez pierwowzór właśnie i no zakładam, że po prostu jeżeli coś, cokolwiek nie pasowało im i było tak, jak oni sobie to wymyślili, to po prostu film im się automatycznie nie podobał. Czy ty chciałbyś na pan filmowy powrócić jako aktor, czy może, nie wiem, w roli reżysera, producenta? Na pewno bym chciał jako aktor i to jak najwięcej powracać na plan filmowy, chociaż nie ukrywam, że planowałem zostać reżyserem. Ale poszło to w taką stronę i z czego bardzo się cieszę, bo nie była to droga, którą od lat planowałem iść, tylko było to takie coś nowego i bardzo dobrze się w tym odnalazłem i planuję stricte zawodowo iść w tym kierunku. Ale z reżyserią zawsze można zobaczyć kiedyś. To co udział w takiej produkcji i bycie na takim dużym planie filmowym tobie dało konkretnie? Co przeniosłeś, nie wiem, czego się nauczyłeś, co podpatrzyłeś, co na pewno się przyda w przyszłości?
Na pewno dużo uwag od Tomka Kuta, który gdzieś tam rzucał, mówił, a tutaj zazwyczaj tak, może nie stricte mówił, co robimy, ale mówił, no aktorzy mają tak, ale niektórzy mają też tak. Jest dużo, dużo cennych uwag od niego. Dla mnie też był plan obserwacji. Właśnie no, praca z jednak z takimi wybitnymi aktorami, którzy grali w tym filmie, jest na pewno dużym stresem, ale ja głównie też starałem się jak najwięcej uczyć od tych aktorów, bo posiadać kiedykolwiek taki warsztat aktorski jak oni, to był naprawdę super. Właśnie tutaj pan Tomaszko mówił, że praca w ogóle z wami była bardzo dużą przyjemnością. Nowe środowisko, nowe słownictwo też i generalnie to była taka grupa dosyć zżyta i zgrana chyba. Tak, było no naprawdę... Chciało się po tych kilkunastu godzinach w nocy wracać dalej, pracować ze względu właśnie na atmosferę, jaka panowała na planie. Bo no, czuć było coś takiego, że pracuje się z ludźmi, na których chce się po prostu pracować i siedzieć kilkanaście godzin na tym planie. Czyli generalnie ta praca daje tobie satysfakcję i myślisz, że na pewno będziesz ją wykonywał, czyli ten zawód. Tak, na pewno. Znaczy, zobaczymy, jak ja bym bardzo chciał, na pewno. Powiedzmy, że postanowiłem, że to jest droga, którą będę się starał kierować, ale wiadomo, że bywa różnie. To nie jest w 100% tak zależne ode mnie. Ale w 100% będę się starał.